Check one. Dzień dobry Warszawo, witaj Polsko, witaj wielki, wspaniały jazzowy świecie, dla którego dziś najważniejsza dzieje się pamięć o Milesie Davisie. Dzisiejszego wieczoru będziemy wspominać mistrza, będziemy grać muzykę, która powstawała na przestrzeni wielu dziesiątek lat. Ja nazywam się Michał Margański, witam wszystkich zgromadzonych tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tych, którzy słuchają nas w radiu oraz tych z Państwa, którzy śledzą nas na Facebooku oraz na YouTubie. 3 dekady od śmierci Milesa Davisa okazuje się, że mistrz wciąż jest wśród nas. Hail to the real chief. Hail to the real chief, czyli utwór Lenego White'a i Milesa Davisa wydany w roku 2020. Jak to możliwe? No właśnie tak, że w latach 80. Miles Davis rejestrował wiele utworów na osobnych, wiele instrumentów na osobnych śladach. W związku z tym wciąż zupełnie nowych kompozycji mistrza. Możemy się również spodziewać nowych reinterpretacji, co z kolei udowadnia od wielu lat, od roku 1997 Miles
Smiles. Tribute to Miles Orchestra. Zespół, który dzisiejszego wieczoru odda cześć Milesowi Davisowi. Na trąbce grał będzie Cyprian Baszyński. Cyprian Baszyński. Marcin Lamach, gitara basowa. Marek Surzyn, perkusja. Mariusz Fazi Mielczarek, flet, saksofon sopranowy, altowy i klarnet basowy. Janusz Janina Iwański, gitara. No i lider całego przedsięwzięcia, który właśnie w roku 1997 usiadł przy słynnym dziś już klubie Akwarium, przy pierwszym Akwarium. Usiadł i w trakcie rozmowy wyszło, że trzeba Milesa Davisa grać. Wojciech Konikiewicz. Przed Państwem Tribute to Miles Orchestra. Małe uzupełnienie, albowiem dzisiaj z nami debiutuje w tym składzie bardzo zacny artysta percussions Adam Lewandowski. Brawo! Thank you.
Thank you.
W programie trzecim z roku 1986 Tutu, czyli utwór rozpoczynający bardzo popularny w Polsce album. Album złożony w hołdzie Raymondowi Tutu i Nelsonowi Mandeli. Album nagrywany w ciągu dwóch sesji, w marcu i w lutym 1986 roku i wydany po wakacjach, po trasie koncertowej, w trakcie której Miles testował swój zespół. A czego możemy spodziewać się, jakich utworów, jakich kompozycji możemy spodziewać się do godziny 21, Wojtku? Ładnych. Granych przez jazzmenów. Może przywołamy tę sentencję, tę myśl Wojtka Karolaka, że jazz to jest muzyka grana przez muzyków jazzowych. Owszem, owszem. Skąd pomysł na Tutu, na otwarcie tego wieczoru? Dlaczego Tutu? A dlaczego nie? Okej. Okay. Rozumiem, że Desmond Tutu, Nelson Mandela. Nie było utworu Tamtam, więc wybraliśmy Tutu. Tutu w programie trzecim, a przed państwem Tribute to Miles Orchestra i reinterpretację muzyki Milesa Davisa. No teraz zagramy kawałek z płyty On the Corner, utwór pod tytułem Black Satin. We'll be right back.
Thank you.
Black Satin. Z listopada 1972 roku, z bardzo charakterystycznej płyty z taką żółtą okładką, z płyty On the Corner. To był etap w historii Milesa, gdzie już podpięto prąd po płycie In a Silent Way, wydanej w roku 69.
i po płycie Beaches Brew, a następnie po suplemencie do Beaches Brew płycie Big Fun. W trójce w 30. rocznicę śmierci Milesa Davisa reinterpretujemy jego muzykę, a wszystko za sprawą Tribute to Miles Orchestra. Zagramy teraz utwór bardzo eteryczny w odróżnieniu od tego transowego Black Satin. Będzie z Big Fun Lonely Fire. Tu kolory będą grały rolę. Zapraszamy. Thank you.
Thank you.
Lonely Fire. Z płyty złożonej z kilku sesji. Oryginalnie na kontrabasie, na basie Dave Holland, Benny Muffin, na klarnecie basowym Billy Cobham, za perkusją Harvey Brooks, na basie elektrycznym Chick Corea, również na pianie elektrycznym Joe Zawinul, Wayne Shorter i oczywiście Miles Davis na trąbce. Jesteśmy w tym okresie, w roku 1974, w którym to Miles coraz częściej zaczyna poprawiać, w cudzysłowie poprawiać muzykę w studiu, tnąc taśmę i niejako w swoisty sposób przewijając ją. To słychać na przykład na albumie Get Up With It, który wiem, Wojtku, że jest dla ciebie płytą ważną. Get Up With It. Cięcie, cięcie, jeszcze raz cięcie. Bawimy się taśmami. Co później skutkuje, no na przykład tym, że z 40 minut Davis ma w nosie to, że płyty winylowe mogą mieć tylko 20 minut na jednej stronie. On życzy sobie, żeby nagranie trwało 30 minut. Zatem jeśli wezmą Państwo te pierwsze wrażenia płyty Get Up With It, to można zobaczyć, że ramię gramofonu właściwie ma olbrzymie trudności i problemy z tym, żeby odczytać płytę już przy samym labelu, przy samym środku. Ale my wracamy do reinterpretacji muzyki Milesa Davisa w programie trzecim Tribute to Miles Orchestra. We'll be right back.
tribute to Miles Orchestra. Najprawdopodobniej stąpam po cienkim lodzie, ale czy dobrnęliśmy do roku 1983? Do albumu, no właśnie, panie Wojciechu, Star People? Tak wyszło, że istotnie wysunęliśmy się na z góry upatrzone pozycje z przodu, ale teraz chyłkiem wycofamy się do lat 70. Zagramy kawałek pod tytułem Calypso Frelimo. Ja tylko chciałbym dodać, bo rozmawialiśmy na tak zwanym backstage'u, że to, co panowie w tej chwili czynią, to jest bardzo ukłon w stronę publiczności, ponieważ przerywanie koncertu, no właśnie taką formą zapowiedzi wstecznej albo po prostu krótkich informacji o utworach jest bardzo dla zespołu problematyczne, gdyż zespół wpada w trans. I nagle się okazuje, że przychodzi redaktor w czerni, cały na biało i mówi, że teraz chce coś powiedzieć. A mięśnie chcą grać dalej. Zatem... No innemu redaktoru byśmy tak nie pozwolili swawolić. Misiu temu, bardzo dziękuję. Temu redaktoru i owszem. Nie, proszę państwa, no to my już gramy jako się rzekło, jako czołg. Jak już się rozpędzimy, to jedziemy. Także nawet taki miły redaktor nie jest w stanie nas powstrzymać od ciągu dalszego. Bo tu koledzy właśnie na tych złotych instrumentach i srebrnych i czarnych, to zawsze mają dużo do powiedzenia i oni już, widzę, że za chwilę zaczną rzucać tymi instrumentami, jeżeli nie zaczniemy grać. Więc zakończę przezornie swoją przemowę i powiem, że teraz Calypso Frelimo. Una balanga preciosa. Mm-hmm.
Thank you.
płyty Get Up With It. Calypso Frelimo. Na tej płycie, drodzy Państwo, same skrajności, bo z jednej strony utwory po 32 minuty, z drugiej strony utwory po 4 minuty. Polecam Państwa uwagę Red China Blues, gdzie Davis pokazuje, że znakomicie radzi sobie właśnie z muzyką bluesową. Ale na tej płycie jest również ciekawostka, ponieważ jednocześnie w jednym z utworów tego albumu Davis gra i na trąbie, i na syncie. To jest jedno z tych niewielkich nagrań, gdzie Miles Davis po prostu regularnie gra na syntezatorze. A my wracamy do reinterpretacji w wykonaniu Tribute to Miles Orchestra. Directions. We'll be right back.
Za 13 minut bije godzina 21. Tak sobie myślę, że ciągnie wilka do lasu, bo większość nagrań, większość utworów, które dziś usłyszeliśmy, pochodzą z lat 70. Directions to kompozycja opublikowana na kompilacji utworów nagranych między 60 a 70 rokiem, wydana w roku 81. Już w tym czasie, kiedy mówiono, że Davis wraca, że Feniks z popiołów wstał, no i wstał z płytą The Man with the Horn, opublikowaną właśnie w roku 1981. Wcześniej pojawiła się kompilacja Directions. Wedle planu, który musiałem wydrzeć na 3 minuty przed godziną 19, będzie wielka zabawa, big fun. Czy coś się zmieniło w rozkładzie jazdy? Mówi Wojciech Konieczny. No mówi, bo mamy, zdaje się, około minut 12. Z wąsem. Z wąsem? No to 11 z wąsem. 11 z wąsem. Obawiam się, że zdążymy zagrać jeszcze jeden zaledwie utwór, bo trudno jest ten zespół zatrzymać. Wobec czego przejdziemy do punktu ostatniego według planu, czyli do naszej wizji przyszłości, która mogłaby być, gdyby. Pozwolisz, że wizja przyszłości zostanie teraźniejszością poprzedzona, bo pewnie tego już nie uda mi się zrobić, więc zrobię teraz. 32 Miles Orchestra w programie trzecim Polskiego Radia. Marcin Lamch na gitarze basowej. Marek Surzyn na perkusji. Mariusz Fazimielczarek, flet, saksofon, klarnet, basowy. Adam Lewandowski, perkusjonalia. Janusz Janina Iwański na gitarze. Roy Milesa, Cyprian Baszyński na trąbie. No i pan z Afro, Wojciech Konikiewicz. TT. Tribute to Miles Orchestra w utworze w kompozycji Wojciecha Konikiewicza, a zatytułowanej TT. Thank you.
Miles Davis. Tribute to Miles Orchestra. Miles Davis, 1926-1991. Dzisiejszy wieczór, dzisiejszy dzień należy do Milesa Davisa. Znowu dobrze zagraliśmy. Słyszę. Znowu dobrze zagrane. Tribute to Miles Orchestra. Trzy, cztery. Tribute to Miles Orchestra. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Milesowi. Dziękujemy drugiemu redaktorowi, który jeden jest tak miły, że nie wzbudza w nas reakcji agresywnych. To jest rzadkość. Bardzo dziękuję. Na ogół bardzo wzbudzają. Państwu dziękujemy za słuchanie, za oglądanie na naszych stronach internetowych, społecznościówkach i prywatnościówkach. Tak jest. Dziękujemy bardzo, kłaniamy się nisko.